prowadzimy test polegający na zasymulowaniu awarii data center. Nikt nie odważy się wyłączyć faktycznie data center z prądu, ponieważ wyjście z takiej awarii, z takiego testu trwałoby bardzo długo. Samo zabudowanie systemów energetycznie byłoby trudne. W związku z tym awarię symulujemy poprzez odcięcie serwerowni od reszty świata. Wygląda to mniej więcej tak, ten odbywa się w nocy. Widać tutaj na zdjęciu rękę, która wyciąga to magiczne światło łączące serwerownię. Moglibyśmy, natomiast celem testu jest zrobienie tego w sposób brutalny. Nie dając infrastrukturze jak gdyby szans na rekonfigurowanie się. Po prostu wyłączamy światło i patrzymy, jak zachowa się infrastruktura. Stąd właśnie taka ingerencja fizyczna. No to co dalej? Wydaje mi się, jestem przekonany, że zrobiliśmy przez te lata kawał dobrej roboty, ale znaleźć miejsce nie można. No to co dalej? Co dalej, to może zacznę najpierw od powiedzenia, co jest dzisiaj. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Nawet na drogowych znakach. Kolega znalazł taki znak, nie omieszkał zrobić mu fotografii. No ale na poważnie. Tankuje u nas ponad 12,5 miliona użytkowników. Wykonują w sumie ponad 3,5 miliarda odsłon miesięcznie. Oprócz zwykłych aplikacji www, doszliśmy do wniosku, że to już jest za łatwe, podajemy również materiały wideo, tak transmisje live, jak i materiały offline'owe. Tutaj przykładem może być niedawno uruchomiony serwis VOD.onet.pl, który po prostu udostępnia filmowe, telewizyjnej jakości materiały wideo na żądanie. Jesteśmy dostępni zarówno na urządzeniach stacjonarnych, na zwykłych klasycznych komputerach z przeglądarką, jak i na urządzeniach mobilnych. Mamy taką ambicję, że chcemy być dostępni zawsze i wszędzie. Zawsze, to mówiłem przed chwilą o wszystkich aspektach bezpieczeństwa. Wszędzie. Jeden z naszych dyrektorów mówi, że kiedy wymyślał pierwszą lodówkę podłączoną do internetu, to my tam będziemy. Podajemy w świat wiele gigabitów ruchu na sekundę. Z uśmiechem patrzymy w przyszłość i czujemy się z tym dobrze i bezpiecznie. Ale troszkę więcej konkretów. Powiedziałem już, jaką to moc ma nasza serwerownia, ile to prądu potrafi zjeść, ile to ciepła potrafi wygenerować. No tylko właśnie. Ani to nie jest tanie, ani ekologiczne. Więc otworzyliśmy całkiem poważny projekt, którego celem jest ograniczenie zapotrzebowania na moc elektryczną, na moc energetyczną. Tak, chcemy być zieloni. Chcemy. I to nie w takim rozumieniu, że wokół serwerowi trawa w ziemię rośnie. To może by jeszcze było uściśle. Chcemy, żeby to, co mamy do pokazania, żeby podawało się z możliwie najmniejszej ilości maszyn, z maszyn jak najlepiej wykorzystywanych, z maszyn, które nie przepalają prądu bezproduktywnie. Wirtualizacja. Bardzo modne hasło, ale pozwala dobrze wykorzystać posiadany sprzęt. Sprzęt robi się tak mocny, że trudno jest go zużyć dobrze jedną aplikacją. No tylko, że specyfika portalu jest taka, że trudno jest po prostu kupić gotowe rozwiązanie i go uruchomić. W związku z tym otworzyliśmy sobie projekt i staramy się dojść do punktu, w którym będziemy przekonani, że naprawdę dobrze wykorzystujemy sprzęt, który mamy. Automatyzacja. Kolejny duży projekt, którym zajmujemy się w tej chwili, który ma spowodować, żeby nam się żyło łatwiej, lepiej i przyjemniej w firmie. Ma on spowodować, że praca administratorów będzie jeszcze łatwiejsza, praca deweloperów, programistów będzie jeszcze łatwiejsza. Będzie można jeszcze mniejszym kosztem, mniejszym nakładem pracy jeszcze więcej osiągnąć. I coś to kryje się pod kryptonimem Opal. Jest to projekt uruchomiony jakiś czas temu, który toczy się swoim własnym tempem, w swoim własnym rytmie. Opal to jest otwarta platforma aplikacyjna. Postanowiliśmy, że już dosyć tego, dosyć sytuacji, w której Onet jest zamkniętym światem, pokazuje internetowi kilka aplikacji i to wszystko. Chcemy współpracować z internetem, chcemy otworzyć się na internet, stąd pomysł na projekt Opal. Ma to być pewna, nie wiem jak to nazwać, platforma, API albo... Powiedzmy Web API, które ma umożliwić zewnętrznym aplikacjom współpracę z nami i nam współpracę z zewnętrznymi aplikacjami. Chcemy dojść do punktu, w którym możemy na równych prawach współpracować z resztą internetu, z resztą świata, a nie być tylko dostawcą treści. Zresztą no, pierwszy krok tego otwarcia widać było właśnie w decyzji o otwarciu źródeł tego rozwiązania, czy lepiej.
To jest to, co się kryje pod tym hasłem automatyzacja, obejmuje, tak jak już powiedziałem, to ma pomóc nie tylko administratorom, również deweloperom. Bo jeśli web app się rozrośnie, to po prostu automatyczne testy to jest chyba jedyne zejście, żeby działało w kasie. To jest jeden z elementów właśnie, to jest automatyczne testowanie, to jest automatyczna administracja, to jest automatyczne wdrażanie, wprowadzanie zmian w bezpieczny sposób na środowisko. Zrobię tak, nie da się bezpiecznie wdrożyć jakiejkolwiek zmiany w takiej infrastrukturze, jeżeli wcześniej się nie przetestuje. A jeżeli mogę w garści ostatecznych służyć, tygodniowo wprowadzamy od 100 do 200 zmian w infrastrukturze. Nie da się tego zrobić bez automatycznej. Fizycznej? Czy... I fizycznej, i logicznej. Fizycznej odpowiednio rzadziej. Ma pan jeszcze zdjęcie jakieś stacji transformatorowe, jak to tam moc tego akurat ma. Widzę, że zamówiłem Państwa na śmierć. Może ja jeszcze miałem pytanie zatem. Trzeba było wycieczkę zrobić, nie? Przepraszam, to może ja jeszcze jedno pytanie. W tej chwili jest ta jedna wielka serwerownia, to jedno wielkie data center, ale czy istnieją też nadal, powiedzmy, z tych starych, czy nie starych, jakieś zapasowe centrum na wypadek tego samolotu, no bo gdyby ten samolot wpadł na tą wielką serwerownię, to w Krakowie albo w tej chwili istnieją dwie serwerownie, ta najnowsza i ta jedna wcześniej. Dosłownie 2-3 dni temu wynieśliśmy się do końca z tej pierwszej serwerowni na 100 serwerów, tam gdzie było 10 szablakowych. Tak utrzymujemy redundancję między serwerowniami. Testy, które prowadzimy, te testy DRT pokazują właśnie między innymi utratę łączności między tymi serwerowniami. A jeżeli chodzi o replikację danych, jak to jest duża ilość danych bardziej, jakie tam są mechanizmy? Replikacja, tak jak mówiłem, replikacja dotyczy dwóch aspektów. Replikacja dotyczy albo plików aplikacyjnych, albo baz danych jako takich. Jeżeli chodzi o pliki aplikacji, wspieramy się tutaj albo mechanizmami macierzy, na których trzymamy te pliki. Macierze dają nam mechanizmy replikacji pomiędzy urządzeniami. Jeżeli w danym miejscu takiej możliwości nie mamy, korzystamy z innych rozwiązań, na przykład AirSync, gdzie synchronizujemy pliki. Jeżeli chodzi o dane, baz danych, nie jest to tak łatwo. Tutaj trzeba zapewnić spójność bazy. No i chyba każda baza zapewnia w tej chwili mechanizm replikacyjny. Z baz, które używamy, MySQL ma swój własny mechanizm natywnej replikacji, Oracle również, Postgres ma dodatki rozszerzenia, tak jak Slony, których można użyć, żeby tą bezpieczną replikację zapewnić. Substandardowe mechanizmy. Oczywiście. No, gdzie tylko jest to możliwe, staramy się stosować mechanizmy standardowe. A gdzie nie, no to nie wahamy się pisać własne. Jeśli nie ma pytań, to dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie ma pytań. Zaznaczę adres strony, o której wcześniej powiedziałem, itblog.net.pl. W ramach tej polityki, o której mówiłem, dzielenia się ze światem i wyjścia z takiego zamknięcia, publikujemy tam artykuły, które naszym zdaniem mogą być ciekawe, mogą zainteresować innych ludzi poza netem. Staramy się pokazać, co wiemy i co umiemy. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Spróbujcie swoich sił, tak jak wcześniej mówiliśmy. Jeszcze taka informacja z ostatnich chwil, mianowicie zmieniamy dokumenty. Niewielkiej wielkości, laminowana kopertka, nazwijmy ją tak, z dowodem osobistym, kartą miejską i kilkoma innymi plastikowymi kartami. Jeżeli ktoś takie coś znalazł, bardzo prosimy o kontakt. Osoby, które chcą się udać, naprawdę prosimy oczywiście tymi drzwiami. Nie tymi, ponieważ te są do prowadzenia, te do prowadzenia bardzo o to prosimy. Dziękujemy Wam za przybycie i zapraszamy na kolejne wypadki. Przypominamy jeszcze raz na sam koniec, że znaleziona jest komórka. Jeżeli ktoś przypomniał sobie, że nie ma komórki sobie, a miał ją wcześniej, prosimy o udanie się do szatni.
ostatnia już informacja. Zapraszamy na otwarcie o godzinie 21.15 w klubie Kojo. To jest świętego Tomasza 1. Dobra zabawa. A z Was uwagi, Elo. Dobrze.